jak się czujecie jako lider Ekstraklasy, bo po raz pierwszy w tym sezonie jesteście na pierwszym miejscu w tabeli. Jak to odebraliście w szatni? To znaczy cieszy nas bardzo, że udało nam się wygrać to spotkanie, a tak jak mówię, na razie jesteśmy na pierwszym miejscu. Zobaczymy, co będzie po jutrzejszym meczu Jagiellonii. Najważniejsze są teraz trzy najbliższe spotkania, żeby tą rundę zasadniczą zakończyć na pierwszej pozycji, bo to wtedy będzie lepszy terminarz dla nas w tej rundzie finałowej. Robimy wszystko, żeby tak było. Te ostatnie mecze wygrywamy. Teraz bardzo ważny, prestiżowy mecz w Poznaniu. Później spotkanie z Koroną i z Krakowem, więc myślę, że wszystkie te trzy mecze są do wygrania. Jak to by się współpracowało dzisiaj z Maćkiem Dąbrowskim? Myślę, że dobrze. No, takich klarownych sytuacji Pogoń miała przecież nie tylko jedną. Tak to były strzały zza pola karnego, więc myślę, że ta nasza gra była dobra. Najważniejsze, że bramki nie straciliśmy, a to dla stoperów jest cel numer jeden. Wiedziałem, że Michał Pazdan ma kontuzję na rozruchu. Dzisiaj było pewne, że nie zagra, ale jeszcze był Kuba Czerwiński, więc było nas trzech. Trener postawił na mnie, myślę, że się nie zawiódł. Michał, kiedy ta pierwsza bramka? Obiecałeś w grudniu, że na wiosnę się postarasz. Dzisiaj były dwie sytuacje na trafienie. Nie udało się. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? No rzeczywiście nie udało się. Szczególnie niezłą sytuację miałem z głowy. Trafiłem piłkę mocno, ale no nie skierowałem jej do dołu. Gdybym skierował ją w ziemię, to pewnie by wpadło. No szkoda. Ale przynajmniej się cieszę, że gdzieś tam pod tą bramką ta piłka do mnie spadała. No, mieliście dzisiaj ogólnie dużo sytuacji, ta skuteczność pozostawiała trochę do życzenia. Mieliście do siebie trochę pretensji później po meczu? Nie, po meczu cieszyliśmy się ze zwycięstwa. Wiadomo, że chciałoby się strzelać jak najwięcej bramek, ale ważne są trzy punkty. No, dwie bramki wpadły i tak... I tak dobrze, no to jeszcze sytuacja z tymi spalonymi, podobno były te spalone, no cieszę się, że kreowaliśmy dzisiaj te sytuacje, a skuteczność, znaczy jak będziemy wygrywać 2-0, to może być i średnia, ale myślę, że będzie jeszcze lepsza. Mówiłeś tu o tej radości w szatni, czy możemy spodziewać się jutro kolejnego filmiku z szatni, który przygotowywaliście ostatnio w Gdańsku, który podbił internet? No dzisiaj było trochę spokojnie, nie będzie na pewno aż takiego hitu.